Nadal nie dostałam mojego raportu, ale ty masz czas na surfowanie po internecie. Wiesz co? W przyszłym tygodniu będę wystawiała pracownikom oceny. Postawię ci sporo minusów. Podejście słabe. Wydajność słaba. Umiejętności zarządzania słabe. Kontakty ze współpracownikami? Dobry żart. Co to za bzdury? Co to za dupek? Dał sobie odstrzelić łeb. Zamknij mordę. Ma idiotyczne poczucie władzy. Myśli, że może nam rozkazywać. Nie potrzebujesz tego. Rozumiem. W szkole dawali ci w kość, ale to nie znaczy, że możesz wyżywać się na pracownikach. Śmiejemy się z ciebie. Odkryliśmy, że trzymasz pączki w szufladzie. Ale chcę, żebyś wiedziała, że gdyby nie to, że jesteś suką, to byłoby nam cię żal. Mnie byłoby cię żal. Czuję się w obowiązku, żeby w imieniu całego biura powiedzieć ci: pieprz się. Go fuck yourself. To było świetne. Kto tu rządzi? Ja tu rządzę. Nadal zastanawiasz się, kim jesteś? To nie ja. To tylko cholerna przynęta. O kurwa. This is me taking control. Nareszcie przejąłem kontrolę. From Sloan. Od Sloana. From the fraternity. Od bractwa. From Janice. From billing reports. Od raportu. From ergonomicznych klawiatur. From cheating girlfriends. Od głupiej dziewczyny i zdradzieckiego przyjaciela. This is przejąłem kontrolę nad swoim życiem. Of my life. A ty czego ostatnio dokonałeś? Nie wiem, czym wkurzyłaś tego faceta, ale trzeba powiadomić o tym policję. Co ty wyprawiasz?